Chciałabym przedstawić informację na temat niedawno zapadłego orzeczenia w sprawie podpalenia Castoramy. Po niespełna roku zapadło orzeczenie w stosunku do mężczyzny, który został, w stosunku do którego skierowano wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zapobiegawczego. Mężczyźnie zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa w mieniu znacznych rozmiarów poprzez podpalenie magazynu tymczasowego substancją łatwopalną, w wyniku czego doszło do zniszczenia mienia bardzo znacznej wartości w sklepie Castorama, Rossmann, a także Decathlon oraz innych znajdujących się w tym budynku. Szkoda wyniosła około 20 milionów złotych. W toku postępowania prokurator powołał biegłych psychiatrów oraz psychologa, którzy stwierdzili, że mężczyzna tempore criminis nie działał, nie potrafił postępować, pokierować swoim postępowaniem, w wyniku czego prokurator skierował do sądu wniosek o umorzenie postępowania, sąd przychylił się do tego wniosku. Czy w zakresie tego postępowania mają Państwo jakieś pytania? Czy te sklepy mogą w takim razie żądać jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania od kogo, bo jeżeli nie ma tutaj w tym momencie tego mężczyzny? Jeżeli chodzi o tutaj taki przypadek, no to najprawdopodobniej z ubezpieczenia co najwyżej. Tak. Czy ten mężczyzna trafi z zakładu zamkniętego? Czy nie? Tak, orzeczono umieszczenie mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym. Z uwagi na to, że biegli wskazali, że mężczyzna może ponownie dopuścić się innego przestępstwa ciężkiego, zagrażającego życiu lub zdrowiu, dlatego też sąd przychylił się do naszego wniosku. A jak on tłumaczył ten czyn? Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy w zasadzie ze swojego postępowania.